Witam, z tej strony Turteł i witam w kolejnym epizodzie ankietowania graczy z War Thunder. Dziś omówimy wyniki ankiety opierające się na dwóch głównych pytaniach. To jakimi maszynami graliście w ciągu ostatniego miesiąca? Jakie macie preferencje do wydawania pieniążków na tą darmową grę? I przypominam, standardowo ankietę rozsyłałem na karcie społeczność czy na Discordzie w innych takich miejscach. Śledźcie mnie w tych miejscach, to może cię nie ominie kolejna ankieta, którą może kiedyś zrobię. Zanim zaczniemy też, chciałbym podziękować wszystkim 428 osobom, które wzięły udział w tej ankiecie i dorzuciły swoją cegiełkę do zrobienia tego materiału. I przejdźmy właśnie do pierwszego pytania. Czy przy ciągu ostatniego miesiąca graliście w czołgi War Thunder? Dla kontekstu warto przytoczyć, że ankieta była dostępna pomiędzy czerwcem a lipcem 2024 i mniej więcej tego okresu się dotyczy przez ostatni miesiąc grania. I w wynikach wyszło, że większość z was ankietowanych grała. Możemy ujrzeć w wynikach trend wzrostowy ilości graczy do trzeciej, czwartej ery, bo jednak na pierwszej i drugiej erze mniej się gra, mniej się XP, mniej się zarabia, też nie można robić wydarzeń, więc to troszeczkę oczywiste, że będzie na trzeciej i czwartej erze więcej ludzi grało. Chociaż też możemy zaobserwować delikatny, większy wzrost na siódmej erze, gdzie jest więcej dostępnych pojazdów premium, eventowych i tak dalej do zdobycia. Jeżeli chodzi o nacje, tutaj można chyba się domyślić, jakie będą wyniki. Wielka Trójca dominuje podium, ale też możemy zobaczyć tutaj większy troszeczkę wynik Wielkiej Brytanii i Szwecji. Na samolotach możemy ujrzeć troszeczkę odwrotny trend, że więcej osób preferuje jednak te niższe ery, pierwsza, druga, trzecia. Ale też możemy zaobserwować ponowny skok na premkowej siódmej erze. Ale też tutaj pojawia się statystyka niecałych 20% osób, które zadeklarowało, że w ogóle w ciągu ostatniego miesiąca nie grało w tryby lotnicze w War Thunder. Jeśli chodzi o nację, raczej jest podobnie jak na czołgach. Ludzie idą w największe trzy drzewka po prostu. Jednak tutaj USA zaliczyło znacznie większe zainteresowanie, gdzie na czołgach jednak kończyli podium. Jeżeli chodzi o okręty, no to... czy ja mam coś tutaj do omawiania? No, przejdźmy dalej. I zanim przejdziemy faktycznie dalej, chciałbym powiedzieć, że założyłem własną stronę internetową. I pewnie was to nie obchodzi, ale zajrzyjcie. Bo na przykład wszystkie ankiety, które robiłem na Google formularzu, czy tam większość, dostanie tam swoje upublicznione wyniki. Więc jeżeli nie chcecie jakichś ankiet szukać po filmach na YouTubie moich wyników, no to będą tam wszystkie krowie na rowie wypisane. Faktycznie, przechodząc dalej, przejdźmy do drugiej sekcji tego materiału, drugiej części pytań, która zawiera pytania o to, jak wydajecie pieniądze na War Thunder. I zacznijmy od pytania, gdzie głównie preferujecie wydać pieniądze na tą grę. Czy w oficjalnym sklepiku gry, czy na zewnętrznych stronach dla konsol lub na platformie Steam, czy na kajdzinowym markecie. I raczej wyniki wyszły tu ciut oczywiste. Kto ma wybór, to idzie do oficjalnego sklepu, jak to nie ma, to idzie na sklepach na konsolę i część osób kombinuje z innymi źródłami, na przykład jak Gaijin Market lub kompletnie innymi źródłami. I kolejne pytanie, jak pozyskujecie fundusze do kupowania sobie płatnego kontentu do War Thundera? Wychodzi podobnie. Garstka osób, które może, grając na PC-cie, zdobywa fundusze na zakupy ze sprzedaży przedmiotów z eventów na markecie, kosztem dosyć dużego grindu, jednak większość osób korzysta z sklepów, które mają dostępne do kupowania płatnego kontentu w grze. Chociaż jakby tak policzyć, to i tak wychodzi z 20% osób, które starają się za darmo kosztem grindu zdobywać płatny kontent do gry. Tak mniej więcej licząc, to jakby nie patrzeć, nie mały procent, 1/5 graczy. Ale będąc już przy samych zakupach, najczęściej kupowanym przez was przedmiotem są dni konta premium. Potem ex aequo są pojazdy premium i top tierowe, i złote orły, a na końcu przedmioty typowo marketowe, jak pojazdy z eventów czy dekoracje z marketu. Cieszy mnie to, że może niewielką przewagą, ale na pierwszym miejscu tutaj jest pozycja kupowania dni konta premium. Jednak jak dla mnie konto premium jest lepszym wydatkiem na tą grę. Pojazd premium może daje ci ciutkę więcej, ale daje ci więcej w małym zakresie, a konto premium ci daje w całej grze bonusy. Ale dobra, przejdźmy do tego, jak wydajecie golda na tą grę. Jeżeli chodzi o wydatki za golda, tutaj mocno widać przewagę pojazdów premium i konta z dni premium nad innymi opcjami. Choć trochę mnie dziwi dosyć wysoka pozycja wydatków na załogi i elementy kosmetyczne w porównaniu do takich, nie wiem, na przykład talizmanów czy samych sobie battle passów. Najmniej kupowanymi rzeczami za złote orły według was to srebrne lwy, skrzynki i pomijanie eventów. I przejdźmy teraz do najciekawszego według mnie i ostatniego pytania w tej ankiecie. Dlaczego nie wydajesz pieniędzy jak już? Czyli oczywiście, jeżeli ktoś w poprzednich odpowiedziach zaznaczył nie wydaje pieniędzy na tą grę, no to tutaj miał okazję, żeby się wypowiedzieć.
Większość tutaj osób podała odpowiedź, że mogłaby coś kupić, ale nie czuje tego, żeby potrzebować. Czyli ma pieniądze, ma możliwości kupowania czegoś, ale nie ma na to ochoty, żeby wydać pieniądze na tą grę. Druga najpopularniejsza odpowiedź, drugie miejsce, jest to nie wydaje hajsu na gry w ogóle. Czyli gram za darmo gierkę, darmowa gierka, więc dla zasady nie wydaje pieniędzy. Trzecia opcja, no to standardowo, no po prostu ludzie nie mają pieniędzy, tak? Zrozumiałe. Na samym końcu, pomijając opcje inne, wyszła opcja ideologiczna, czyli Hordor, Gaijin to wiadomo skąd, kto to i dlatego nie będę wydawał pieniędzy. Nie chcę, żeby to jakoś pretensjonalnie w moim głosie brzmiało, ale no, zwyczajnie ostatnia opcja jest to dla idei nie wydawanie pieniędzy na tą grę. Jak widzicie, ten materiał nie jest jakoś niezwykle długi, a zarazem pod ankietą można było napisać parę słów, na przykład jak pamiętaj Turtle Gaijin to cwana bestia, która chce zjeść portfel, no to wykorzystam parę pytanek, które się pojawiło w tej sekcji do takiej luźnego napisania. Jeżeli znajdę jakieś tam pytanko, to spróbuję na to odpowiedzieć. Ale ogólnie z góry dziękuję za miłe słówka, które tam pisaliście od razu. I pierwsze pytanie nawet jest dosyć ciekawe. Ile wydałem na tą grę? Ile wydałem sam? Więc tak, po prostu przejdę do mojej historii zakupów w grze. Po prostu zwyczajnie wam pokażę wszystko, co kupiłem w tej grze. Tutaj tą pierwszą sekcję pokażmy, bo pominę, bo tu nie jest tak pokategoryzowane. Wszystkie aktywacje, więc to są kody, więc to też wszystko podarmowe jest. Chociaż tutaj warto wspomnieć, że jest Humble Bundle Pacific Campaign Badge. Czyli to już wychodzi z 50 zł na obydwie kampanie. Plus gra Elite Dangerous, więc to takie, no nawet dobry przelicznik wyszedł za to. Ale tu głównie są kody, więc przejdźmy dalej. Podarowane innym graczom. Tutaj są głównie pojazdy. Jakieś 1000 orzełków, nie wiem, raz zadałem pytanie na moim Discordzie i po prostu ktoś dostał 1000 orzełków, pozdrawiam. Jakieś konkursy, co kiedyś robiłem na streamach. Głównie to na promocjach było kupowane. A to, co dla siebie kupowałem, no to jakieś trochę golda. A nie, to ogólnie są wszystkie zakupy, więc co tu jest, co dla siebie kupowałem? 3 razy konto premium jest kupione. Nie, czekaj. 3 razy konto premium na pół roku? Kiedy ja to kupowałem? Nie, 20 razy 150 orzełków mam kupione. To chyba się kumuluje ogólnie chyba. Wszystkie zakupy. Tutaj jakieś kody aktywacyjne, jakieś konto premium mam kupione, jakieś te z aplikacji mam złote orzełki. Dziś powinienem jeszcze mieć generę kupionego, okręt, ale chyba tego nie ma. Więc jak widzicie, no większość hajsu, które wydałem na tą grę, to jednak dla innych ludzi, dla was poszło. Głównie na promocjach, ale no głównie pojazdy kupowałem wam, widzom. Przejdźmy do kolejnego pytania. Gdzie do supportu napisać o refund mojego zdrowia psychicznego? Nie wiem, też bym chciał o to wiedzieć. Dobra widzowie, jak patrzę, w tej ankiecie jakoś dużo nie było konkretnych pytań. Dużo było jakichś miłych słówek czy jakiegoś trollowania. Więc tym aspektem chciałbym podziękować za obejrzenie. Pamiętajcie o lajku, subiku i widzimy się w kolejnych materiałach. No i pamiętajcie wejść na moją stronę internetową, żeby się bacznie rozwijała. Możecie patrzeć, jak się rozwija. A ja co, no dziękuję za oglądanie i żegnam. Cześć!